Dzień dobry, Magdalena Stodulska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mam przyjemność zaprezentować Państwu wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach nowej wersji programu Czyste Powietrze. Przed przystąpieniem do uzupełniania wniosku należy się zapoznać z dokumentacją programową oraz instrukcją wypełniania wniosku. Wniosek ten, który będziemy uzupełniać wspólnie, to jest wniosek w formacie interaktywnego PDF-a dostępny na portalach beneficjenta Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek jest podzielony na kilka sekcji tematycznych, przez które przejdziemy wspólnie i rozpoczynamy. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie od określenia, czy wniosek jest składany po raz pierwszy, czyli złożenie wniosku, czy też jest to korekta już złożonego wniosku, i wtedy zaznaczamy korekta wniosku. W części A uzupełniamy dane dotyczące wnioskodawcy czyli wpisujemy nazwisko, imię, numer PESEL. Podajemy telefon kontaktowy, najlepiej jeżeli jest to numer komórkowy oraz podajemy adres e-mail wnioskodawcy. Wszystkie te pola są obowiązkowe. Oprócz podania numeru NIP, numer NIP podajemy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli z Urzędem Skarbowym rozliczamy się za pomocą numeru NIP. Następnie w sekcji B określamy, czy pozostajemy w związku małżeńskim, czy też nie. Jeżeli posiadamy, pozostajemy w związku małżeńskim, pojawią nam się dodatkowe pola do uzupełnienia. W sekcji C określamy, czy jesteśmy właścicielem budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, czy też jego współwłaścicielem. I teraz w zależności od tego, co zaznaczymy w części B i C, będziemy proszeni bądź nie, o załączenie dodatkowych dokumentów do wniosku. W części D określam, wprowadzamy tak naprawdę adres zamieszkania wnioskodawcy poprzez wybranie z list, z list rozwijanych województwo, powiat, gminę, miejscowość. Jeżeli dana miejscowość nie posiada ulicy, należy wpisać w tym polu brak. Podajemy numer domu, lokalu kod pocztowy oraz pocztę. W podpunkcie E, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania, należy zaznaczyć punkt A126 i wprowadzić dane dokładnie tak jak dla adresu zamieszkania. Jeżeli adres do korespondencji jest, tożsamy z adresem zamieszkania. Ten podpunkt pozostawiamy pusty i przechodzimy do y, części A3, w której wprowadzamy numer rachunku beneficjenta, na który y, powinna zostać y, wypłacona dotacja. Przechodzimy do, teraz przechodzimy do części B, czyli informacji o przed, y, przedsięwzięciu. Zaczynamy uzupełnianie tej e, części od określenia adresu e, budynku, lokalu mieszkalnego, e, o, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. Jeżeli ten budynek, e, jeżeli adres e, tego budynku lub lokalu jest e, tożsamy z adresem zamieszkania, zaznaczamy pole B11, co powoduje automatyczne uzupełnienie e, danych dla adresu budynku. W kolejnym etapie określamy, czy wniosek dotyczy budynku mieszkalnego, czy też wydzielonego w budynku mieszkalnym lokalu mieszkalnego. Jeżeli zaznaczymy, że wniosek dotyczy budynku mieszkalnego, w numerze księgi wieczystej możliwe jest wprowadzenie słowa brak. Niemniej będziemy wtedy zobowiązani do załączenia wraz z wnioskiem Dokumentu poświadczającego prawo własności budynku. Wprowadzamy również numer działki, na, którym jest, na której jest usytuowany budynek i określamy, czy na dany budynek lub lokal mieszkalny uzyskano już wcześniej dotację w programie Czyste Powietrze. Jeżeli tak, nie będzie możliwe wnioskowanie o wymianę źródła ciepła jeżeli nie e, taka opcja będzie dostępna. W kolejnym kroku określamy rok wystąpienia o zgodę na budowę lub y, zgłoszenia budowy. Jeżeli ten y, rok dokładnie nie jest znany, wybieramy z y, przedział czasowy y, Szacunkowy przedział czasowy, w którym wystąpiono o taką y, zgodę. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że jeżeli wybierzemy y, od 2014, nie będzie możliwe ubieganie się o działania termomodernizacyjne y, dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Podajemy również powierzchnię całkowitą budynku y, lub lokalu mieszkalnego. I określamy, czy w danym budynku lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza w rozumieniu prawa unijnego. Jeżeli tak, zostaniemy poproszeni o wprowadzenie dodatkowych danych. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że jeżeli procent powierzchni wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30%, taki lokal lub budynek mieszkalny traci możliwość dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. W kolejnym etapie określamy, czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań programu. Jeżeli tak, musimy podać łączną liczbę źródeł ciepła, które należy, które podlegają likwidacji. Właśnie dlatego, że nie spełniają wymagań programowych. I określamy, czy budynek lub lokal mieszkalny jest wyposażony tylko i wyłącznie w źródło ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań piątej klasy, czy też jest wyposażony w, w takie źródło ciepła oraz źródło ciepła, ciepła na paliwo gazowe, które nie jest wykorzystywane do celów ogrzewania. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja z posiadaniem źródła ciepła na paliwo gazowe niewykorzystywanego do celów ogrzewania, niemożliwe będzie wnioskowanie w zakresie rzeczowym o pozycję kotłownia gazowa. Sekcja B2 to jest tak naprawdę szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia i tę sekcję rozpoczynamy od uzupełnienia daty rozpoczęcia przedsięwzięcia, czyli tak naprawdę daty wystawienia pierwszej faktury realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte, należy wpisać datę, planowaną datę złożenia wniosku o dofinansowanie. I teraz mamy trzy tabelki dotyczące, dotyczące zakresu rzeczowego. W ramach pierwszej wybieramy źródło ciepła, które planujemy zrealizować w budynku lokalu mieszkalnym. Możliwe jest zaznaczenie tylko i wyłącznie jednego źródła ciepła. Po wybraniu danej pozycji pojawią nam się dodatkowe informacje dotyczące. Działań, które są kosztami kwalifikowanymi w ramach danej pozycji. W kolumnie kwota kosztów kwalifikowanych należy wprowadzić należy wprowadzić koszty. Dla realizacji danej pozycji, jeżeli są one znane, natomiast jeżeli nie, to pole może pozostać puste i w kolumnie e, maksymalna kwota dotacji według załącznika 2 lub 2a zostanie wyświetlona e, maksymalna kwota e, dotacji według załącznika. Po zaznaczeniu źródła ciepła możliwe jest również zaznaczenie np. instalacji centralnego ogrzewania oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jeżeli wprowadzimy koszty kwalifikowane dla e, jednej z kilku zaznaczonych pozycji w ramach jednej tabeli, to suma w polu B2150 tych kosztów pozostanie pusta i zostanie e, wyświetlona tylko i wyłącznie suma maksymalnych kwot dotacji. Chciałabym też w tym miejscu zaznaczyć, że ta kwota nie jest jednoznaczna z kwotą e, w, Pokazaną i wyliczoną w sekcji D, czyli kwotą dotacji, znaczy wnioskowaną kwotą dotacji do kwoty. Nie. W sekcji B2.2 możemy, możemy zaznaczyć działania termomodernizacyjne, które są planowane lub zrealizowane w ramach przedsięwzięcia. E, czyli ocieplenie przegród butowlanych, stolarka okienna lub stolarka drzwiowa. E, w tej tabeli e, należy podać dodatkowo liczbę szacunkową liczbę metrów e, kwadratowych wymienianej. Na przykład w tym wypadku stolarki drzwiowej, podawanie kosztów kwalifikowanych tak samo jak poprzednio nie jest wymagane w celu prawidłowego e, przejścia prawidłowej weryfikacji formularza. Ostatnią sekcją dotyczącą zakresu przedsięwzięcia jest dokumentacja i tutaj mamy możliwość wybrania audytu energetycznego, dokumentacji projektowej lub ekspertyzy. Niemniej audyt energetyczny nie będzie możliwy do zaznaczenia, jeżeli w ramach wnioskowanego przedsięwzięcia nie przewidujemy ocieplenia przegród budowlanych. Sekcja C dotyczy tak naprawdę dochodu wnioskodawcy i tutaj należy wybrać z przedstawionych opcji to jakby cały dochód wnioskodawcy, czyli to w jaki sposób rozlicza się dany wnioskodawca z urzędem skarbowym. Czy jest to na przykład PIT 37, czy też do, wnioskodawca posiada dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli... Wnios wnioskodawca nie uzyskał, nie uzyskał żadnych dochodów. Należy zaznaczyć pozycję C11 oraz w polu wartość dochodu wpisać 0. I na tym etapie. Główna część wypełnienia wniosków, tak na, wniosku tak naprawdę się zakończyła. W sekcji D pojawia nam się podsumowanie wprowadzonych danych oraz wyliczona, wyliczona e, wnioskowana dotacja do kwoty. Jeżeli we wniosku zaznaczono by, że e, w ramach e, wcześniejszych wersji programu została uzyskana już e, dotacja dla danego budynku, lokalu mieszkalnego, pole D1 będzie wymagane. I odblokowane do edycji, i będzie należało tutaj wprowadzić kwotę uzyskanej wcześniej dotacji. Sekcja E to są oświadczenia, które, y, z którymi należy się zapoznać, ponieważ składając y, podpis wnioskodawca y, poświadcza y, prawidłowość tych oświadczeń. w sekcji F pojawią nam się wymagane załączniki dołączone do wniosku, które należy jakby zaznaczyć dodatkowo potwierdzając, że zostaną one złożone z wnioskiem. W związku z tym, że nie wprowadziliśmy numeru księgi wieczystej dla budynku, musimy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego. I w związku z tym, że zaznaczyliśmy, że jesteśmy współwłaścicielem Konieczne jest dołączenie do wniosku oświadczenia współwłaściciela lub wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia. Kolejnym elementem samego wniosku, który nie podlega uzupełnieniu przez wnioskodawcę, to warunki umowy dotacji, ponieważ po pozytywnej ocenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I wysłaniu decyzji do, do wnioskodawcy, taki wniosek staje się umową. Na tym, na tym tak naprawdę kończy się wniosek, jako wniosek, który wnioskodawca uzupełnia. Niemniej, jeżeli są wymagane załączniki w postaci oświadczeń, zostanie wyświetlona ostatnia strona wniosku, gdzie należy wprowadzić sobie dane na przykład współwłaściciela w tym wypadku. Oraz, yy, I następnie taką stronę yy, wydrukować, yy, opatrzyć podpisem yy, współwłaściciela i dołączyć yy, do wniosku. Po skończeniu wypełniania e, formularza na, należy kliknąć weryfikacja formularza. E, do, jeżeli nie, za, nie wybraliśmy jakiejś pozycji z e, tabel zakresu rzeczowego to zostaną one ukryte. I następnie trzeba ponownie e, nacisnąć wer, e, przycisk weryfikacja formularza. I teraz dostajemy komunikat, czy wniosek został poprawnie uzupełniony. Jeżeli tak. Taki wniosek możemy e, umieścić w portalu beneficjenta i złożyć, go, e, i złożyć go w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okay. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam na sesję pytań i odpowiedzi, które poprowadzi Katarzyna Siwkowska.